Hej, jestem Maciejem z firmy Eonea. Menadżer haseł jako podstawowy element bezpieczeństwa danych. Czyli co zrobić z tak wieloma hasłami lub o zgrozo jak uniknąć jednego hasła w wielu miejscach? Bitwarden jako wygodny menadżer haseł, który będzie w stanie przetrzymywać nasze prywatne dane, numery kart, numery kont, piny, PUKi i przeróżne inne rzeczy, od których naprawdę jest w stanie rozboleć głowa, a których i tak nikt normalny nigdy nie zapamięta. Bitwarden, zapraszam. Czym jest Bitwarden? To open source'owy menadżer haseł z przynajmniej kilkoma ciekawymi funkcjami, które mogą Cię zainteresować. Na wstępie nie mam nic wspólnego z firmą Bitwarden, nie dostaję od nich za to żadnych pieniędzy. Mówię o tym produkcie, ponieważ moim zdaniem jest fajny i godny polecenia. Zalety. Jest kompatybilny z przede wszystkim jako aplikacja desktop, która wygląda mniej więcej w ten sposób. Z Windowsem, MacOSem, Linuxem i paroma innymi rzeczami, ale to już są raczej niszowe rzeczy. Co również bardzo ważne, jest kompatybilny jako plugin z wieloma przeglądarkami. Chrome, Mozilla, Safari, Edge, Opera, Tor Browser nawet. Jeżeli jest taka konieczność i chęć również jako aplikacja mobilna do telefonu z Apple Store'a czy Google Play'a, dla bardziej zaawansowanych możliwości command line'a oraz możliwość dostępu przez stronę internetową, to za chwileczkę. Dlaczego jeszcze warto? Dlaczego moim zdaniem warto polecić Bitwardena, ponieważ jest on tworzony w polityce tak zwanego Zero Trust. O co tutaj chodzi? Chodzi o end-to-end encryption. Jeżeli zapamiętujesz Bitwardenie swoje hasło, jest ono przechowywane na serwerze Bitwardena, ale to absolutnie nie jest tak, że ktokolwiek z Bitwardena ma do niego dostęp, czy też jest w stanie je jakkolwiek na chwilę według obecnie znanej wiedzy odzyskać, bądź jakkolwiek się do niego dostać. Jak to działa? Całe szyfrowanie i jedyne miejsce, gdzie hasła są odszyfrowane, jest to albo plugin przeglądarki, albo sama przeglądarka, albo aplikacja Bitwardena. Jakiekolwiek dane wysyłane na serwer Bitwardena, czyli te hasła, są szyfrowane naszym jedynym hasłem i tylko z jego pomocą można to rozszyfrować. Czyli nawet jeżeli stanie się coś takiego, że jakiś pracownik Bitwardena zacznie być lepiej opłacany przez konkurencję niż w aktualnym miejscu pracy, bądź Bitwarden z jakichś powodów stanie się podatny na jakąś... Powstanie jakaś dziura, przy pomocy której będzie można wyciągnąć dane z samego Bitwardena, będą one dla atakującego na obecny stan wiedzy po prostu kompletnie bezużyteczne. To dodatkowa zaleta, jaka przemawia zdecydowanie na rzecz Bitwardena. Poza tym jest to oprogramowanie open source. Co to daje? Daje to, ponieważ jeżeli dostajemy produkt zamknięty w pudełku, jest to tylko aplikacja, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest w środku, czy to jest dobrze napisane, czy to jest źle napisane. W związku z tym, że Bitwarden jest open source'owy, po pierwsze, każdy, kto ma chęć i umiejętności, jest w stanie zajrzeć do kodu źródłowego i potwierdzić, że to działa poprawnie. Mało tego, Bitwarden podchodzi do tego na tyle poważnie, że co jakiś czas opłacają zewnętrzną firmę, żeby zrobiła im audyt bezpieczeństwa. Czyli po pierwsze ich polityka transparentności związana z tym, że produkt jest open source. Po drugie zewnętrzne audyty. Co ciekawe, możemy
otworzyć taki audyt i zobaczyć jego wynik. Mamy tu jakieś dwa zagadnienia związane jako wynik tego audytu. Zapewne były, jeżeli miały cokolwiek wspólnego z bezpieczeństwem, zostały poprawione przed oczywiście jego publikacją. Ale zwracam tylko uwagę, jak fajne podejście ma Bitwarden, jak bardzo starają się być transparentni, jak bardzo starają się działać w sposób otwarty. Jest to aplikacja po polsku, jako ewentualnie, jeżeli miałby to jakiekolwiek znaczenie dla kogoś. Strona tego nie wskazuje, ale zdecydowanie jest to aplikacja polska. Teraz jeżeli chodzi o korzystanie i o opłaty. Jeżeli będziesz chciał korzystać dla siebie, bądź też jako pojedynczy użytkownik, wówczas konto jest w zupełności darmowe. Zarówno w wersji webowej u nich na serwerze, zarówno wtedy oraz jak również byś chciał zrobić wersję self-hosted, o tym zaraz. Jest to w pełni funkcjonalne konto, w pełni bezpieczne, absolutnie nie ma to wpływu na funkcjonalność tą podstawową, czyli o przytrzymywanie haseł. W momencie, kiedy zaczynamy używać to, jeżeli zatrzymamy używać menadżera haseł jako instytucja, o co chodzi? Moment, kiedy zaczyna być warto rozważyć zakup wersji płatnej, jest jeżeli chcemy współpracować z wieloma użytkownikami. Chodzi o to, że jeżeli w wersji podstawowej możemy tworzyć organizację do 2 osób. Jak to działa? Chodzi o to, żeby nie współdzielić z kimś absolutnie swojego własnego portfela loginów, haseł i innych ważnych danych, możemy utworzyć tak zwaną organizację i do tej organizacji zaprosić innych użytkowników. I wówczas możemy poszczególne organizacje dzielić z poszczególnymi użytkownikami. Sprawia to, że w sposób stosunkowo bezpieczny, współdzieląc z odpowiednimi osobami tylko te dane, które chcemy z nimi dzielić. I jeżeli takich organizacji będziemy chcieli więcej niż 2, bądź będziemy chcieli tą organizację dzielić z więcej osób niż 2 osoby, co można powiedzieć jest tak prywatnym użytkiem. Jeżeli będziemy chcieli więcej, wówczas będziemy zmuszeni do zakupu wersji płatnej, zarówno w wersji na ich serwerach, jak i w wersji self-hosted. I jeszcze z ważnym elementem, jeżeli chodzi o płatną wersję, jest 2FA, czyli dwuetapowa autoryzacja, jest w wersji podstawowej tylko przez Google Authenticatora. Jeżeli będziemy chcieli, potrzebowali podpiąć klucza fizycznego, szyfrującego, bądź na przykład aplikacji Duo, wówczas ta funkcja jest dostępna tylko i wyłącznie z płatną wersją. I to są ceny, znaczy to są funkcjonalności, które tyczą się zarówno wersji online'owej na ich serwerze, jak i wersji tak zwanej self-hosted. Dlaczego w ogóle wspominam o wersji self-hosted? Ponieważ jest, jak wspomniałem, jest to open source i równie dobrze możemy używać go na wersji na ich serwerze, tak cloudowej powiedzmy, jak i self-hosted. Dwie ważne cechy funkcji czy możliwości self-hosted. Jeżeli trzymamy to u siebie, to przede wszystkim sami mamy swoje dane. Co prawda formalnie jest to szyfrowane i według obecnej wiedzy po prostu bezpieczne. Natomiast nie wiadomo, jakie podatności pojawią się w przyszłości, to raz. A dwa, jeżeli lekko paranoicznie wszystkie swoje dane chcecie trzymać na swoich serwerach, to druga rzecz. Czyli to jest argument za własnym hostowaniem. Dodatkowym argumentem za własnym hostowaniem jest jakby dodatkowe
dodatkowa możliwość zabezpieczenia. Wówczas chowamy u siebie w serwerowni takiej czy innej dostęp do Bitwardena, naszego Bitwardena. Mamy wyłącznie uprzednio łącząc się przed VPN-em, przez VPN. Daje to dodatkowy element ochrony, czyli nawet jeżeli w Bitwardenie wyjdzie jakaś podatność bądź cokolwiek się stanie, to jakby nie będzie, tak czy inaczej z internetu nie będzie dostępu do naszej wewnętrznej instancji Bitwardena. Czyli po pierwsze wszystkie dane u siebie, po drugie dodatkowa funkcja, dodatkowy element ochrony w wypadku potencjalnych problemów. Dlatego warto rozważyć self-hosted dla bardziej zaawansowanych. Nasi klienci korzystają z naszej wersji za VPN-em. Jak to działa? Przykład. PFSense lokalnie zainstalowany do wersji testowej. Wyszliśmy sobie na stronę, mamy zainstalowanego mamy wtyczkę Bitwardena i spójrzcie, mamy tutaj do dyspozycji trójeczkę. Bitwarden ma dostęp do tej strony. O co chodzi? Jeżeli weszliśmy na stronę, dostaniemy propozycję użycia trzech rzeczy. Trójeczka oznacza, że trzy wpisy pasują do tej strony. Klikamy, proszę bardzo, automatycznie się uzupełnia. Zaloguj. Voilà, gotowe. Proste, fajne. Dodatkowa funkcjonalność, mamy automatyczne uzupełnienie danych. Już pokazuję, o co chodzi. Jeżeli dopiero dopiero wdrażamy Bitwardena i wpisujemy jakieś dane ręcznie. O, akurat nie działa. Pomyliłem hasło, nie ma znaczenia. Bitwarden po prostu zapyta się, czy hasło użyte na tej stronie ma zapamiętać. Wówczas po prostu klikamy tak, zapisz i automatycznie te dane dodają się do portfela Bitwardena. Jeżeli będzie taka potrzeba, możemy to dodawać również to ręcznie. Zarówno tutaj, wpisując nazwę użytkownika, hasło, klucz TOTP, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli jest potrzeba, pola w postaci imię panieńskie, nazwisko panieńskie matki, możemy stworzyć niestandardowe pole tekstowe, jeżeli jakkolwiek będzie taka potrzeba. Również możemy przez aplikację desktopową stworzyć dodatkowe dane. Jeszcze z dodatkowych funkcjonalności, spójrzcie proszę, jeżeli wchodzimy na jakąś stronę, gdzie mamy do uzupełnienia przeróżne dane, dane firmy, karty, nie karty, przeróżne rzeczy. Klikamy Bitwarden. Mamy coś takiego jak tożsamość. Tu mam tożsamość, którą będę chciał wykorzystać. Na bazie nazw pól, na przykład nazwa firmy, e-mail, telefon czy różne inne rzeczy, on spróbuje dopasować zawartość. Proszę bardzo, klik. Przyjrzyjmy się lekko temu wpisowi. Tożsamość. Spójrzcie proszę, nie było pola nazwa firmy. Nie było. Stworzyłem pole nazwa firmy dodatkowe, żeby to zadziałało. Wówczas pole nazwa firmy zgadza się z nazwą tego pola i możemy w ten sposób automatycznie dostosowywać autouzupełnianie nie tylko haseł, ale również innych rzeczy. Na przykład kart. Też ma domyślnie tą funkcjonalność. Ok, dodatkowym sposobem na dostanie się do tych danych jest dostęp przez weba. Wpisujemy swoje super trudne turbo hasło. I przez mój save mamy dostęp dokładnie do tego samego, co przez plugin przeglądarki, czy przez aplikację. Dane do logowania, karta, tożsamość, bezpieczne notatki. Jeżeli tworzymy jakiś wpis, wówczas spróbujemy stworzyć jakiś wpis. Dodaj dane do użytkowania.
możemy stworzyć, użyć funkcjonalności generuj hasło. Wówczas decydujemy długość hasła, czy możemy używać dużych liter, małych liter, cyfr czy znaków specjalnych. Jak widać, losowo generowane są hasła o zdecydowanie odpowiednim stopniu złożoności. Tak, to są hasła godne polecenia. Przy czym mając menadżer haseł, absolutnie nikt nie jest w stanie, nie chce ich nawet zapamiętać. Następna sprawa, import danych. Jeżeli mamy już jakiś menadżer haseł w postaci na przykład LastPassa, czy KeePassa, czy OnePasswordA, możemy zaimportować te dane, żeby absolutnie uniknąć sytuacji wpisywania po jednej sztuce. Tak, dziękuję, tego chcemy zdecydowanie uniknąć. Możemy to zaimportować jednym, no, kilkoma kliknięciami. Co jest jeszcze fajne, co mi się podoba w Bitwardenie, ta polityka otwartości, nie dosyć, że możesz zaimportować, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli znudzi Ci się współpraca z nami, znajdziesz lepszy menadżer haseł lub coś podobnego, zawsze możesz zrobić eksportuj, save, wychodzisz, dziękuję, do widzenia. Jeżeli dla wersji premium kilka raportów słabych haseł czy identycznych haseł, to jest dostępne w wersji premium. To jest dostępne w wersji podstawowej i jako ciekawa funkcjonalność chciałbym Wam pokazać. Spójrzcie. Zobaczymy sobie ten wpis. Możemy podejrzeć hasło. Nie jest skomplikowane. Nie ma być. Spójrzcie proszę, jest sprawdź, czy hasło zostało ujawnione. Znajduje się w 261 wyciekach. No nie należy się dziwić, że to hasło jest w tylu wyciekach. To jest bardzo ciekawa funkcjonalność, możemy sprawdzić, czy nasze hasło jest stosunkowo bezpieczne. Przy czym od razu uczulam, absolutnie nie jest to tak, że to hasło jest gdziekolwiek wysyłane. Z tego hasła jest robiony hash, jakaś część znaków z tego hasza jest zapytanie o jakąś część znaków tego hasza. Dostajemy hasze zgodne z tym, z częścią znaków naszego hasza. Czyli absolutnie nie jest to tak, że nasze hasło jest wysyłane. To my pobieramy hasze w jakimś zakresie pasujące i sprawdzamy, czy jest tam hasz, który nam odpowiada i w ten sposób wiemy, jak to się dzieje. Czyli to jest jakby dodatkowy aspekt bezpieczeństwa. Pokazuje, że naprawdę fajnie mają to rozwiązane, mają to dosyć przemyślane, jest to zdecydowanie transparentne. Następna rzecz. Organizacje. O tym już wspomniałem. Możemy utworzyć organizację, czyli taki element, który będzie współdzielony z innymi użytkownikami, jakby pod jakby portfel danych, który będzie udostępniony. Absolutnie nie musi być tak, że udostępniamy wszystkie dane. Możliwość zakupu konta premium, jak już wspomniałem, jeżeli będziemy mieli takie potrzeby. Logowanie dwuetapowe, o tym już mówiłem, w wersji podstawowej aplikacja Google Authenticator jest wspierana, jeżeli będziemy chcieli podpiąć klucze, o tym już też wspominałem, klucze fizyczne, czy Yubico, czy aplikację Duo, wówczas potrzebujemy wersji płatnej. Tak, zarządzanie hasłami, gdzie one są, kto ma do nich dostęp, to naprawdę ważny element bezpieczeństwa danych. Jeśli się podobało, łapka w górę, dzięki, że zostaliście do końca. Hej!